Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, gramy Titled Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Arcymistrzowie z całego świata. Będzie walka, miejmy nadzieję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, tutaj też gramy o nagrody finansowe, oczywiście, ale jaka jest pula nagród dokładnie, nie interesowałem się, gdyż mnie to raczej nie dotyczy. Można gdzieś tam wygrzebać pewnie w necie i poszukać, jakie są nagrody. Witam Cię, Regris, witam serdecznie. Cześć, witam Cię, Kasiu. Witam serdecznie. Dobra, moi drodzy, za chwilę rozpoczynamy. To 30 sekund zostało, więc zaraz lecimy. Ja tylko sprawdzam, czy to wszystko działa. No, miejmy nadzieję, że nie będzie się zacinało. Proszę tylko, żeby się nie zacinało. Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu to tak wyglądało wcześniej. Cześć, Stefczyku. Okej, kilka sekund i startujemy. Połamanie myszki, oj, żeby myszka była cała. No i jest pierwszy przeciwnik. Szachownica jest niestety błękitna, gdyż nie zdążyłem jej przemienić. Dobra, e4, cd4, e6, c4. Obrona Niemcowicza. Ja sobie tutaj zamknę jedno okienko. Niestety chyba trochę przycina. Nie wiem dlaczego, ale jeszcze jest w miarę znośliwie. W miarę znośnie. Tutaj się bije na C5. Niestety, coś przycina, coś jest nie tak, bo internet mam bardzo dobry, słuchajcie. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Kompletnie nie wiem. Szachownica tnie, net jest dobry, wszystko niby hula. Nie mam pojęcia, dlaczego tnie. Jak wyłączyłem sobie, słuchajcie, OBS-a, jak grałem sobie kiedyś turniej, no to jak OBS był wyłączony, no to już mi nie cięło na czeskomie, o dziwo. Więc coś tutaj musi być na rzeczy. Czy ja to dobrze zagrałem? No właśnie. Znaczy, na pewno tak można zagrać, tu się nic nie dzieje. Witam cię, Bertonik. Okej, no to goniec D3. Spróbujemy skoczka wygonić. Tutaj wybić się za chwilę, jeśli nastąpi. No, wymiana hetmanów, to taka pozycja może być wtedy ciutkę lepsza dla białych. Czemu Tata Steel komentuje u Smutasy? Nie, dlaczego Smutasy? Wiecie, to jest ciężka praca, komentowanie Tata Steel kilka godzin dziennie. Kulasina pisze, że u wszystkich streamerów tak jest, a to ciekawe zjawisko. Nie chcę tutaj za bardzo bić. To ciekawe zjawisko, że u wszystkich tnie. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale mówię, jak się wyłączy tutaj nagrywanie OBS-a, to mi jakoś nie tnie specjalnie. No, taka pozycja powstała niezbyt chyba. Zagrajmy tak. Goniec, tutaj jakiś szach jest. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ale moi drodzy, internet tu jest na pewno dobry, na 100%. Nawet kabel podłączyłem, więc musi coś tutaj być u mnie, może w kompie. Wiem, że się powtarzam już z tym problemem, wybaczcie, ale no jest to trochę denerwujące, bo widzicie, troszeczkę tnie. Chociaż mogłem tu dać szacha, zagrać wieżą. Ciutkę tnie i to trochę przeszkadza. Spróbujmy wymienić. Kompletnie się nie mogę skoncentrować na ruchach dobrych. Oj, skoczek na bandę. Tu będzie chyba niewesoło. Tutaj. Spróbujmy. No jest kabel, a co mi z kabla jak tnie? Tu w ogóle jakoś gram tak dziwnie. Czarny ma dobrą grę. Bardzo dobrą. O, pozwoli mi tutaj skoczkiem wejść na D5. Coś tutaj zagrać.
tutaj, no muszę, nie mogę wybić oczywiście. Liczę na słabszą grę przeciwnika, ale to może nie nastąpić. Może tak, i tutaj będzie opcja wzięcia. Zawsze wieża E2 mam. Ciekawe. Muszę tak. Tak, powiedzmy. Wracam. Tego piona chcę wziąć na A5. Aha, tu mi kosi, a moja wieża jest nieaktywna, ale wziąć muszę. Tak, zagram, żeby wieżę gdzieś tam zagrać. No właśnie. I robi się trochę słabo. Skoczek wraca. O, ma jeszcze minutę ponad. No, w ogóle strasznie dużo gry. Tak, powiedzmy. No to szacha podstawił. Znaczy, biorę figurę z szachem. Okej, ale to nie jest powiedziane, że to jest już takie łatwe. To nie jest jeszcze takie łatwe. Powiedzmy tak. No tak, muszę w ten sposób zagrać. Chyba szacha miałem. Wieżą na C4 wcześniej. Cześć, cześć, strzelcu. Okej. Zagrajmy tu. Jeśli wieża zejdzie z H, to daje mata tutaj. Na H4. Więc ta wieża jest tutaj uwiązana do tej linii. Dokładnie, a ja sobie mogę zasuwać tu pionkami do góry. A tutaj jeszcze znalazł taką opcję. Nie no, ale teraz mam taki ruch. No bije. Tutaj pata nie ma. A to jest wygrana pozycja. Znaczy wygrana już partia na pewno. Okej, no to co? Przeciwnik gra dalej. Dobra. No jest zwycięstwo. Jest zwycięstwo. Dzięki serdeczne za followy. Zróbmy tak. No jest pierwszy punkcik, jest dobrze. Może będzie GM, tak. Cześć Maćku, witam Cię w kolejnym Maćku. Tylko ta przecinka. Coś tam w OBS-ie, słuchajcie. A jak u Was się to ogląda? Dajcie znać. Czy dobrze wszystko widać? Czy też macie takie wrażenie, że się trochę tnie? Bo net jest, przypominam, wszystko w porządku tutaj z netem, no coś w OBS-ie albo dobrze jest. Dziwne. Ja mam komfort gry bardzo kiepski. Tak, Józku, skoncentruję się, to prawda, trzeba. No nic, nie mam pojęcia, co z tym streamem ostatnio się dzieje. No komp jest w miarę dobry, słuchajcie, niestety, znaczy no staty, dobry jest w miarę, może coś tam się wkradło i mi spowalnia. No zobaczmy, jak tam grają. Hikaru jeszcze gra. Już Hikaru nie gra. No i co, to w tej hetmanówce remisik, nie? No remisik.
Dobra, czekamy na kolejnego zawodnika. Cierpliwie. Witam Cię, Marczewiński. Cześć, Koksu. Nastrój spoko. Wszystko dobrze. Cześć, Cinku, witam Cię. W ogóle, moi drodzy, dziękuję osobom, które pod nieobecność w ogóle streama i wszelakich moich aktywności na żywo przysyłają mi donaty. Jest to bardzo miłe, zaskakujące i nie wiem, co powiedzieć tak naprawdę. No, jedynie mogę podziękować. Tam piszecie, że doceniacie pracę szachową i tak dalej na YouTube. Dzięki bardzo, dzięki serdeczne. Minus 20 stopni. Ja w niedzielę miałem minus 16 i morsowałem, słuchajcie. Mróz niestraszny. Bardzo fajna pogoda, ja taką lubię, mroźną w miarę. Czy jacyś Polacy grają? Na pewno. Na pewno jacyś grają, wystarczy na Twitcha wejść, sprawdzić, czy ktoś streamuje. Musiałbym po prostu zerknąć. No już jakiegoś Polaka widzę. O, Maciek jest, Maciek Klekowski, arcymistrz. Na pewno. No na pewno jest tu masa Polaków. No ale to nie będę ich trochę szukał. Po prostu czekamy na kolejną rundę. Dobra, w międzyczasie, moi drodzy, jeszcze jedną rzecz muszę ogarnąć. Jedną rzecz. A, tu już jest przeciwnik. O kurczę, Wladę. Erik Hansen. No to jedziemy, jedziemy. C5. Jedziemy C5. Też u niego na streamie pewnie jestem. No, on tam gra szalone szachy, ale też ciekawe. Dobra, tutaj. Co tu grać? Tutaj grać. Tak chyba się gra. Gramy tak. Ja dokładnie nie pamiętam. Tu chyba król E7 jest dobrym ruchem. Tu jest chyba król E7 dobrym, chociaż nie pamiętam. Dobra, bije. Nie wiem, no wiecie co? Bije to. Ja nie pamiętam tego dokładnie. Zagrajmy logicznie. Wydaje mi się, że dobrze zagrałem. No, ciekawy jestem, co mówi na streamie. To jest też ciekawe. No, jest znanym oczywiście arcymistrzem i streamerem bardziej. Dobra, tutaj chyba tak się grało. Tak, tak. No, goniec tutaj zagra. Ja wiem, ja wiem. Może to być niezbyt dobra dla mnie opcja. Tak trzeba chyba. Coś tu pograłem nie tak na pewno. No właśnie, nie podoba mi się ta sytuacja już. Coś tu pochrzaniłem. Tak spróbujemy, żeby tutaj zamieścić i tutaj na C2. Potem spróbuję tutaj po prostu szybko zagrać. Okej, okay, tu szybciutko. No chyba musi zbić, król musi zbić. On A3, no tak, skoczek do szacha. Nie mam za dużego wyboru, jak jakieś takie sztuczne ruchy. No ta pozycja na pewno jest zła. To bez dwóch zdań. No właśnie. Chociażby na D7 po prostu weźmie pionka. No jeszcze nie musi się śpieszyć z tym, ale myślę, że to w jego zamiarach będzie. No tak muszę zagrać. No mnie będzie tu gniót. Albo właśnie, będzie mnie tutaj gniót strategicznie. Strategicznie, taktycznie. Ła. Nie mam jak wyjść. To spróbujmy. Chociaż tam na D4 coś dawało, nie wiem. Pograłem źle coś debiut, więc mówi się trudno. No i na D7 będzie tłuk, jasne. Jak to zbije? Muszę chyba zbić. No i tutaj. Pozycja jest zła. Muszę tak tutaj grać, w ten sposób. Pion mniej, wieżówka gorsza, zdecydowanie. Tu
tu się niestety nie popisałem zbytnio. A, tutaj pionek kolejny wisi. No muszę zasuwać jakoś królem. Wieżówka jest po prostu zła. Czy aktywność króla mi to zrekompensuje? No próbuję, tak, dorwać się do tych pionów. Tego będzie brał. No i kto będzie szybszy? Nie dorwę się do tych pionów, gdyż... no właśnie, zagra mi wieża D2. Wszystko będzie trzymał. Dokładnie. No tak, można było się tego spodziewać. Jak tu to rozbijać? No nie da się. Może tak, B3. Nie da się tutaj tego grać już. No nie da się grać, ciężko. I jeszcze te przycinki. Denerwują. Denerwują te przyciny. Czy tu jest opcja rozbicia po prostu tego? To tak, on chyba musi tak zagrać. Jest też po ptakach, po ptokach. Ktoś mnie poprawił kiedyś. Po ptakach. Nieistotne. Za łatwo poszedł debiut dla niego. Ale sama przyjemność zagrania pierwszy raz z gościem to też jest fajna sprawa. Dobra, spróbujemy. Wieża D2 musi, wracam. Tutaj się przykleję. Z powrotem. Cóż ja mogę? Stać w miejscu. On jakoś wierzył zejść tędy? No właśnie, a tutaj? Aha, tędy. Tak. Aha, tutaj. No dobra, trzeba poddać. Tutaj jest przegrana pozycja. Pionek po prostu dochodzi. No, słabo pograłem. Debiut. Nie, on tam nie miał żadnych problemów. Zmieniłem przeglądarkę i nie ma przycinek. Na Chromie są cały czas. Ja teraz jestem na Operze. Teraz jestem na Operze, moi drodzy. Więc powinno być niby lepiej. Ale nie jest. Nie wiem, o co chodzi. Wziął mocno oddech, jak wygrał. Następnym razem dorwę gościa, no. No tak, poszedł mu dobrze, otwarcie poszło dobrze, bo mi poszło słabo. Co tam, coś źle pograłem. Ale dziwne, że tnie. Nie wiem, moi drodzy, pewnie już o to pytałem, ale co tu zrobić, żeby nie cięło? Przecież ostatnio nie było żadnych problemów. Absolutnie żadnych. Nie mam pomysłu. Kelner, wyjaśnij mi jeszcze raz, o co chodzi, czyli co mam zrobić.
Firefoxa. Dobra. Wiecie co, nie wiem, czy będę kombinował z tym, z tą przeglądarką teraz. Kolejne ustawienia trzeba by było robić nowe, już jesteśmy na żywo. A dobry wieczór, witam Cię, Sorakt Oksiński, jeszcze z brech... Tak, była gra, dokładnie, z Erikiem Hansenem. No przegrana, przegrana. I tak bywa. No ale coś tnie, tnie. Mimo wszystko nawet, słuchajcie, odpalam sobie teraz przeglądarkę na innym monitorze i bardzo tnie, więc dziwne to jest bardzo, 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 bardzo. To była druga runda. No jak wam nie przeszkadza, to spoko, no postaram się. Gorzej jak będzie po kilka sekund na zegarze, wtedy będzie gra dosyć trudniejsza. No dobra, jedziemy. No jak pulchnę, zainstaluję jeszcze raz OBS-a, to wszystkie mi tam ustawienia znikną, wszystkie overlaye i tak dalej, no to trochę słabo. Następnym razem może, no nie mam pojęcia, co się stało. Cały czas ten wariant grają dobrze, ja ten wariant bardzo lubię. Tylko musiałbym sobie przypomnieć, no Hetman... Nie no tutaj, A3 trzeba grać, nie Hetman C2, A3. Nie, dobrze go tam wtedy też rozgrywałem, na pewno dobrze. Okej, tak, zagrajmy. Chociaż tu mogłem trzasnąć. Zróbmy długą. Niech się dzieje. Cześć Wranglerek, przepraszam. Hetman A5, okej. Wiem, że jakieś takie ruchy się zagrywa, to sobie zagrajmy, jakieś takie G4 ostre. Kasparow grał H4 w takich momentach. E5. No ciekawe.
Albo mało ciekawe. Kurczę, E5 mi rzucił. Tutaj. Nie mam wyjścia, chyba muszę jakiś taki ruch zagrać, bo goniec G4. No, zbije mi tu, ja mu zbiję to. Takie znowu to wszystko nadrapane. Jakiś skoczek D5 się pojawi, może groźniejszo. Groźniejszy ruch, bo może to będzie po prostu. Tu spróbuję teraz zbić. Zawsze coś musi pomyśleć. Wprawdzie para gońców jest po jego stronie w tym wypadku. A tutaj? A to ciekawe. Może tak, po prostu na mata. Sobie zagrajmy. Też mogę tutaj przecież zbić bez problemu. Może lepiej uważać na to. Dobra, H4 pojedźmy, tam H5 jakieś spróbujemy zrobić sztuczki. Po goniec F5 mam ruch E4. Tutaj to tak, od razu się tutaj coś nastawimy na atak, na króla. Jakiś F7 już mi się chce kopnąć. Już jakieś bicie na F7. Właśnie, już można było pewnie zbić na F7. Zamiast wieża G1. No dobra, ale zostało zagrane. Się w ogóle czarne i tak odsłoniły bardzo mocno. Hetman bije F5 tutaj. Nie widzę mata. Kurczę, dobrze zagrał chyba. Nie widzę tam mata. Ale chce mi się zbić na F5. To jest strasznie kuszące. Ale tu niestety nic nie ma. No dobra, zmusił mnie do E4, chociaż ten ruch jest bardzo taki nieprzyjazny, bo hetmana mi zamyka tam do ataku. No tutaj to jeszcze raz F3. Troszeczkę mi to pozamykał. Muszę królem na B1 zejść. Hetmanem na jakiś B3 czy coś. Tu na D4 skoczek wchodzi. Goniec się zrobił po prostu dobry teraz. Co? Tutaj. To ciekawe. Wybijmy to. Tutaj jak wezmę, to jak to będzie wyglądało? E2. Sprytnie. Sprytnie trzeba przyznać. Kurczę, blade. Ciężko się zrobiło. Muszę tak chyba. Goniec C6, wieża tutaj. Niedobrze, E2 idzie, tracę. Dobra, jakość mniej, o ile E2 pójdzie. E2 jest niestety. No właśnie. Dobra, lecimy tutaj na gościa. Pozycja jest przegrana, oczywiście. Totalnie. Ucieknę sobie może królem lekko. Może tak trzeba było. No, z remisu trzeba być zadowolonym, o ile będzie chciał szachować. Aha. Tak muszę, bo tu zagra. I wcale tak nie musiałem. No, się bawi za darmo. No dokładnie.
A, w topa. No, widzicie, niestety dyskomfort gry. A to ewidentnie dyskomfort gry. Przycina, muszę coś z tym zrobić. Nie mam pojęcia co, słuchajcie. Zaraz po czwartej rundzie będzie krótka przerwa, może się uda coś zrobić. Nie mam pojęcia. Spróbuję się przełączyć na Chroma, ale czy to coś da? Sprawdźmy. Już ustawiam, wybaczcie za to zamieszanie. No niestety nie popisuje się, słuchajcie, tutaj tymi sprawami technicznymi. Zobaczymy, jak będzie na chromie. No niestety kołówka odwołana, ale kolejna jak się pojawi, od razu jadę, jeśli będzie okazja, oczywiście. Czy grałem kiedyś partie klasyczne podobnym do tego, co w Tata Steel Chess? Nie, nie grałem takich partii klasycznych. Tam jest w ogóle fajnie jakoś porobione. Znaczy fajnie, no bardzo długie tempo, duże tempo. Długie tempo. Cześć, Szpaku. Dzień dobry, Okił. Piszesz, kelnerze, że Chrome nic nie da. No, bardzo prawdopodobne. Fajnie jest takie długie tempo, można sobie sporo pomyśleć. Trzeba mieć dobrą kondychę do takich szachów. Witam cię, Kacperson. Idzie słabo, jeden punkt na trzy, niestety. Ale mam wymówkę. Przycina mi tutaj komputer. Internet jest dobry. Niestety, przycina. No, z taką grą to wiecie, to się nie chce kompletnie. Znaczy z tym przecinaniem się nie chce grać kompletnie. Coś miałem sprawdzić. No dobra, jedziemy. No to slider wyłączymy, zobaczymy jak to będzie działało. Chociaż nie sądzę. Daniel Damian, Polak. Nie jest beznadzieja, tylko chodzi o to, że beznadziejnie mi tu komp chodzi. Chociaż teraz jakby przyspieszyło. Slider wyłączyłem. Może to zadziała lepiej? Może. Zobaczymy. Z planem F5. Tak, slider, słuchajcie, wyłączyłem. I hula chyba lepiej. Oj, jak to było to naprawdę taka drobnostka, a jak od razu polepsza humor. Chociaż nie zapeszajmy, nie zapeszajmy. Ale wygląda na to, że jest dobrze. Chociaż nie wiem, czy zauważyliście, tutaj ten czas miga troszeczkę.
I to jest kwestia Chess.com-a? No nie wiem, sam nie wiem. No z planem F4 tutaj raczej białe muszą wybić na F5. O, jakieś strzałki mogę nawet pokazywać w miarę szybko. Tak już strzałki można, to jest całkiem. No tu oczywiście białe co? Chcą pewnie zagrać koniec H6. Skoczek tutaj broni. Tu się wszystko wybrania. No bicie tutaj, bicie tutaj. Raczej tu trzeba trzaskać i zająć pole na E4. Chyba słyszał. Dobrze zrobił, dobrze zagrał. Dobrze zagrał. To jest tak, skoczek tutaj, wchodzimy, skoczek D6. Ja tego piona świadomie oddaję, żeby potem zagrać E4, ale podważać punkt E4 trzeba. Tu chyba goniec na D3. Raczej. Tutaj zagrajmy. Nie zdążyłem zmienić tutaj kolorystyki. Chciałem zmienić kolorystykę, ale się nie udało. Tutaj. I co? I tam walnę. Raczej chyba nic nie uzyskam. Rozegrajmy tak. Witam cię. Cześć, dzięki. Zejdę tutaj, żeby mieć zawsze jakiegoś szacha. Szacha damy. Zagramy tak. Tutaj jak zbije to na F2. Myślę, że tutaj białe są zadowolone z tej pozycji. To co, bije teraz tutaj, próbuję hetmanem na F3 zagrać. No aktywnie, no tutaj wiem, że... A właśnie. Ale nie, dobrze, wieża G8 zawsze musi pilnować. Dobra, teraz tak, chwila. Jak dalej? Tutaj. Może tak, żeby niczego nie podstawić. Wybił. Okej. No nie wiem, czy dobrze policzyłem. Zawsze goniec G7 jeszcze jest. Do góry. No to też zbiłem pionka. Dobra. Cóż to za końcówka? Tak, bronimy. Oj, tu podstawiłem. Nie wziął.
Co tu zagrać? Może tu? Nie mam pojęcia, co tu jest lepszego. Chyba tak. Aha, przecież król może zbić. No przecież, zapomniałem. No to jest remis. No trudno. Jeszcze przeciwnik miał mało czasu. Okej. No trudno, remisik. Ale przynajmniej wiem, że internet będzie tutaj mi dobrze działał. To jest przynajmniej ta dobra wiadomość. Tak, to prawda. Początek słaby, słuchajcie. Półtorej punkta na cztery. No słaby początek, nic nie poradzimy. A tu jeszcze tylko ustawię tą szachownicę jak należy. Ustawimy deskę. Dobra. Okej, chyba jest w porządku. Dobra. Chyba jest git, co? Wyrażam się jak młody, młodzieniaszek. No dobra, jest w porządku. Spróbujemy sobie jeszcze zmienić. Dla początkujących gambit hetmański, trudne pytanie, ale myślę, że tak. Chociaż to są pozycje takie bardziej. Znaczy, to jest. Gambit hetmański jest takim debiutem, gdzie się gra pozycyjnie dosyć dużo. Dla totalnie początkujących może bym zaczął od E4, takich bardziej pozycji otwartych, żeby troszeczkę nabyć umiejętności taktycznego myślenia. Tak, teraz się nie tnie. Jednak, o, Pulchny, bardzo Ci dziękuję. To ten baner był. Ale to taka, widzicie, drzazga mała, a jednak. No ale dobra, przynajmniej działa i przynajmniej jest w porządku. To teraz możemy już się skupić porządnie na grze. Jeszcze szkoda, że tą partię zremisowałem, no ale już trudno się mówi. Dobra, tutaj zrobimy tylko czy. Okej. Dobra, powinno wszystko działać. A jednak ten slider zamulał, a to jest dziwne. No, człowiek uczy się przez całe życie. 11 z 11 jest bardzo ciężko zrobić. No może Carsonowi by się udało. Ciężko powiedzieć. Początek słaby. Początek słaby. No ale. Zobaczymy, jak będzie szło dalej. Wolałbym się zmierzyć z Capablanką, gdyż jest to chyba trudniejsza sztuka do wykonania w danym momencie. Z Carsenem jest szansa się spotkać, z Capablanką już troszkę mniejsza. Dla drugiej kategorii najlepszej książki. Wiesz co, Czes Bartku? Myślę, że warto zajrzeć do książek. Osobiście z nich nie korzystałem, ale słyszałem. Pana, ojej, żeby nie przekręcił imienia, chyba Bogdan Zerek. Pana Bogdana Zerka, jak dobrze imię pamiętam. Jak przekręciłem, to przepraszam. To są dobre książki na przykład na pierwszą kategorię, na drugą, pierwszą kategorię. Po polsku, to na pewno mogę polecić. Sytuacja jest słaba, bo półtorej punkta na cztery póki co, ale dobra wiadomość jest taka, że internet już się nie tnie. Znaczy się, obraz mi się tu nie tnie i wszystko działa jak należy. Od razu zmienię szachownicę, gdyż chciałem to zrobić wcześniej, ale się nie dało. Dajcie mi chwilę, ciemne drewno. A tu jest wszystko zapisane. Okej, czasem jest tak, że czeską potrzebuje kilku godzin, kilkunastu, kilkudziesięciu minut, żeby zmienić szachownicę. Czasem działa, czasem nie. Nie wiem, o co chodzi. No jest jak jest. Myślę, że też nie najgorzej.
Ok, czekamy na kolejnego przeciwnika. Mamy jeszcze, a w sumie po czwartej rundzie jest króciuteńka przerwa. Można sobie pogadać. Z Capablanką czy z Fischerem? Czy bym wolał zagrać? Z Fischerem bym wolał zagrać. Z Fischerem zdecydowanie. Uważam, że Fischer, moi drodzy, no nie, to nie jest też tak, że ja tutaj mam swojego jakiegoś super faworyta, ale myślę, że Fischer to jest jednak szachista wszechczasów, który zrobił dla szachów najwięcej i był naprawdę geniuszem. Był naprawdę geniuszem. Oczywiście ja mówię tu o szachach tylko i wyłącznie, bo jego życie prywatne i tak dalej daje wiele do życzenia, jego zachowanie i tak dalej, ale mnie to nie interesuje, interesuje mnie jego gra. Zawsze jakieś takie kontrowersyjne zachowania mnie przyciągały przynajmniej i w każdym calu gościa podziwiam, więc nie wchodząc w żadną politykę i tak dalej, więc z Fischerem jak najbardziej chciałbym zagrać. Nie no, ale to wiecie, to się nie zdarzy. No może kiedyś odpukać, jak najpóźniej. Tak, tak, panie Jakubku, slider wyrzucony, wszystko działa. Wszystko działa. Jest, spoko. Oj, co bym bez was zrobił, moi drodzy? Nic. Jest wszystko w pożądalu. Okej. Okay. Zerkam jeszcze na jedną rzecz. Dobra. Od razu naruszyć. Oj. I tutaj są takie warianty. Dobra, okej. Wariant czarny mam zmienić. Ja tam jakieś 2-3 różne warianty sobie czasem grywam. Niedopracowany mam jeszcze jeden taki wariant, więc spokojnie. Na czeskomu mam 1200, jakoś nie potrafię przebić tego. Co byś radził? Taktyki dużo bym radził robić i dużo grać. Nie patrzył w ogóle na ranking w tym momencie. Nie jest to odnośnik do podnoszenia poziomu na samym początku kariery. Raczej bym się skupił na taktyce, na grze praktycznej, na analizowaniu sobie partii spokojnie. To takie proste rzeczy, ale wymagają one oczywiście zdyscyplinowania. Z Świecznikowa nie gram. Ja rekreacyjnie sobie gram od roku i mam 1700 trochę ponad. Gdybym miał tylko więcej czasu. No to zawsze jest ten sam problem. Czas, czas, czas. Dokładnie. To jest właśnie czas, moi drodzy. Żeby ten czas był większy, dłuższy. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze tylko coś zerknę, mając chwilę okazji. Wybaczcie, ale czytam wasze tutaj pytania. Podstawianie figur, czyli to jest taktyka, Piotrze. Tak, to jest na samym początku to się dzieje bardzo, bardzo dużym stopniu. I przy niedoczasach, no dokładnie, dokładnie tak. Więc na pewno warto sobie zrobić, znaczy grać sobie partię na czas dłuższy i spokojnie, tak? Nie ma co się śpieszyć, ale to nie znaczy, że nie mamy grać partii błyskawicznych czasem, bo się chce, tak? Czasem pograć szybsze partie. Ale myślę, że dłuższe tempo jak najbardziej jest wskazane. Witam Cię, tata Juli. Dzisiaj idzie słabo, bo 1,5 punkta na 4, ale jesteśmy zadowoleni, gdyż już się nic nie tnie, to podkreślam. Więc miejmy nadzieję, że to się wszystko polepszy. Jeszcze dużo rund, dużo zabawy. Mam wrażenie, że często przyjmuje pan tempo gry przeciwnika. On gra na sekundach, pan ma minutę, ale też pan daje sobie sekundę na ruch. W
Coś w tym jest, Flopsy. Coś w tym na pewno jest. A czy blice nie są lepsze do nauki, żeby wyrobić intuicję szachową? Ja bym tak w to mocno nie wnikał, słuchajcie. W blice też trzeba grać, na pewno, ale w mniejszym stopniu, myślę. Jest to turniej międzynarodowy. Tutaj grają najlepsi szachiści świata nawet, bym się tak wyraził. Chociaż nie może wszyscy stop, ale dużo osób bardzo dobrych. No dobra, jedziemy. Mamy tutaj przeciwnika z Turcji. National Master. Aha, ja jestem białymi, czyli trzeba zacząć. No tak. Zapomniałbym, kto zaczyna. 4d5. Bez przecinek. Ok, jest fajnie. No teraz można grać. Tak, zagrajmy. Troszeczkę na aferkę. To tak. Dobra, przepychamy tutaj. W zupełności na czuja teraz będę grał. Okej, na jakiś B4 trzeba, bo jakieś E5 będzie się szykowało. Radek ustał, no to dobrze, dobrze. Turniej z widzami jakiś na pewno zrobimy jeszcze w styczniu, a już 19 stycznia, no myślę, że coś tam wymyślimy. Dobra, wróćmy. Tu się broni, możemy zaatakować. Może, słuchajcie, może tak. Delikatnie odejdziemy. A to bardziej w niedzielę, słuchajcie. Witam cię, mydło. Powodzenia tobie również. A przepchamy, niech się przeciwnik męczy. Zapchamy tutaj pozycję, niech próbuje, on ma ciaśniej. Partia numer 5. Dobra. Wracamy gońcem. H4 zagrać trzeba, żeby nie było G5. Zaraz hetman D2 zagramy. G3, król G2, wieża H1 i tutaj opcja wybicia. W razie G5. A to sprytne zagranie, bo jak zagram tak, to on mi tutaj... A no dobra, niech będzie. Ja tu zawsze miałem opcję poświęcenia na B5, więc o to się nie boimy. Ja tutaj na B5 zaraz sobie poświęcę figurkę. I tutaj wieża H1. Przygotuję to poświęcenie jeszcze tylko. Przeciwnik może już będzie wiedział, że chce tutaj walnąć. Tutaj trzeba zbić. A no właśnie, może to był dobry moment. Słuchajcie, mam takiego fajnego szacha. Oczywiście on nie wybije tutaj, bo wybije, będę musiał oddać gońca, zagra królem na H8. Ale możemy sobie tutaj poczekać. Tak, zagrajmy. Z powrotem muszę zagrać. No jakoś przebić się tutaj trzeba. Na B5 była dobra okazja, za późno. Paweł kazał mnie pozdrowić, a przypomnij mi, jaki Paweł, bo tak nie za bardzo teraz kojarzę. Może H5 zaraz zagrać tutaj, poświęcić na G5? Wrócę tu. Jeszcze raz tak. Już teraz nie mogę tam za bardzo poświęcić. Chociaż tutaj teraz. A, słuchajcie. Tu.
Dobra, trzeba poświęcić. Nie ma na to czekać. Aha, ja mogę tutaj poświęcić, bo jest C6 na końcu. To jest dobrze. To ja mogę tak zrobić. To znaczy nawet figury nie poświęciłem, a się otworzy pozycja. Tutaj na B5 tak wisi. Okej. Teraz jesteśmy w domu. Tutaj wchodzi, tu mi się chce poświęcić. Tak zrobimy, bo skoczek będzie niezwykle groźnie wyglądał. Tak, zagrajmy. Jakość mniej, ale myślę, że jakieś szanse tutaj teoretyczne są. Tutaj na B5 skoczka gdzieś wstawić muszę. Tutaj skoczka wstawimy. Z powrotem, bo jak zbiję, to ja zbiję tym. Drugą jakość mam poświęcić. Kurczę, tak trzeba będzie chyba zrobić. No poświęcam drugą jakość. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i skoczka na D4 chcę wstawić. Nie pozwoli. Słusznie. Słusznie, dobrze zagrał, trzeba przyznać. Bić muszę raczej. No to wygląda to słabo raczej, ale tu jakiś pionek, on ma mniej czasu. Aha, tutaj zagrywa. To przesadziłem jednak, jak widać. To zdecydowanie. No właśnie. Ależ źle to wygląda. Bardzo źle. Jednak coś lekko tnie. No, za ostro poszło. Tu muszę pilnować. Aha, jest wymiana. Nie, dostaje mata. Nie, nie dostaje jeszcze mata. Jeszcze nie. Nawet może tutaj wieżę zbić po prostu. Nie no, wtopa oczywiście. Totalna. Ale mimo wszystko coś przycina. Leciutko. Szukam wymówek, wiem. No, tak beznadziejnego Title Tuesday to dawno nie zacząłem, słuchajcie. 1,5 na 5. Strasznie źle. Strasznie słabiutko. Strasznie słabiutko. I tak bywa. Niestety, tak bywa również. No nie wiem, co mam powiedzieć. Dzięki, że jesteście, mimo wszystko, bo jest ciężko. To nie ma słabych przeciwników, mydło.
Jak przegrywasz, to znaczy, że ty jesteś słabym zawodnikiem w tym momencie. I nic na to nie poradzę. Tak, wina pandemii. Oczywiście. Wszystkich wina, tylko nie nasza. Nie gram E4. Nie gram flopsy E4. Nie, no oczywiście, że bez tragedii, ale wiecie, no ja tu mam 2500 ponad grubo, a przeciwnik 2350. Powinienem takich zawodników tutaj jechać, no tak teoretycznie, ale no w debiucie w ogóle słabo stało oczywiście, a tutaj rządziłem w debiucie, tak, no po prostu zaryzykowałem. Nawet, nawet nie było ryzyko, bo w tej pozycji zobaczmy, bicie tutaj, no to jest dobra pozycja białych, no bardzo dobra, tak, zdwajam wieżę i gram. Można było tu dużo rzeczy dobrych zrobić, na pewno. Przeciwnik się wykaraskał i tam potem wycisnął, że tak powiem. No tydzień temu było fajnie, no w tym tygodniu nie jest fajnie. No szkoda, szkoda. No tutaj to poświęcenie jakości raczej dobre. Można pewnie było grać. A, to wiecie, to jest blitz, to się tylko tak gada. Przeciwnik nie zagrał dobrze debiutu, ja zagrałem. Ja w ogóle powiem wam nieskromnie, jestem mistrzem w przegrywaniu totalnie, może wygranych pozycji, totalnie lepszych. No i gram z kolejnym Polakiem. No cóż, polskie Title Tuesday, z kim ja gram, nie wiadomo. No walczymy, walczymy, oczywiście, że walczymy. Troszkę inną królewską indyjską zagramy. H3 się zawsze przyda. Tutaj skoczek wejdzie, to od razu F4. Potem skoczek F3. Kubeczek nowy. Kubeczek z Ustronia sobie kupiłem. Takiego grzańca. Nie wiem, czy widać. Znaczy, nie piję grzańca teraz, tylko kawkę. Co takiego Ninja zauważyłeś? Bo nie skumałem, albo nie przeczytałem jakiejś wiadomości wyżej. A poszukajmy winnego. Tutaj to bije. Sobie wracam gońcem grzecznie. Zróbmy tą roszadę. Tę roszadę. W ogóle chyba czarny nie rozumie, o co w tej grze chodzi. Tak patrzę. Takie ruchy wykonuje słabe raczej. Tutaj pionek wisi. No wieża B4. Jeszcze tutaj pionka atakuje, więc bicie na C5. A, tu podstawiłem, a widzicie, ja mówię, że on nie wie, o co chodzi, a ja podstawiłem. Ale nie do końca podstawiłem. Bo teraz wiszą tutaj wisi i tutaj wisi. No nie C5 jest, no właśnie, ale tutaj wybić raczej trzeba. Jakoś więcej. Jak zagra na przykład tak. A, może tak zagrać. Tak? A może? No i zagrał. I zagrał. Nie bał się. Taki ruch chciałem zagrać. Hetman bije. Wrzućmy G4 najpierw. Zobaczymy, jak goniec się zachowa. Aha, okej, okay, już ninja, spoko, już zakumałem, o co chodzi.
Dobra, tak, spróbujmy zagrać. Tutaj, tutaj może. Ojej, zbił mi tu i wieża wisi. Muszę tak. Tata Julii, ale o kogo chodzi? Pewnie o córę. Jak coś więcej, to znaczy się, proszę, więcej informacji, bo nie wszystkich kojarzę, kurczę blade. Co tu mogę zagrać tak? No już zaczynam znowu grać jak potłuczony. Tam na pewno coś lepszego można byłoby wrzucić. Może hetman na 7. Ale której Julki, panie tato, o kim rozmawiamy? Jak będzie przyszłą arcymistrzynią, to jak najbardziej mogę się podpisać pod trenera. Ale czy ją zostanie? I tu mnie będzie jechał, no co za zawodnik, muszę tak zagrać. No muszę hetmanę wymienić, bo już po prostu boję się każdego ataku, jak tutaj jadą na mnie, bez trzymanki. Co tutaj? Patrzcie, nie boi się. Nie boi się. I będzie powtarzał. Hetman D4, hetman D2. No zagram, zobaczymy jak zareaguje. Hetman D2 zagra. Pewnie tak. Nie, nie zagrał. O, to dobra. Tak spróbujemy. Jakiś E3 chodzi. Tutaj po głowie. Dobra, niech będzie tak. O rety. Hetman wraca do pomocy. Ale miałem szczęście, że tutaj zagrał hetmanem, bo mógł wieżę zbić. Ale nie, to też idzie sobie król na H2. Chyba wygram tę pozycję. Dobra, godzina mordęgi. Teraz niech się tutaj troszeczkę karta odwróci, bo będzie ciężko. Najgorsze jest w szachach, jak czujesz, że przeciwnik jest słabszy, a nie idzie. O, tak, Benko, stóp, 100% się zgadzam, to prawda. Taki sport wybraliśmy i trzeba się dostosować. Czy coś wiadomo, czy w Kółówka Rzeszowej się odbędzie? Nie odbędzie się, ponieważ odwołali z powodu sytuacji, no wiecie jakiej. Jest odwołana, ale jak, ale ma nastąpić, jak wszystko wróci do normy. Więc na pewno się wybiorę. Chwilę mnie nie było. Jaki wynik całościowy? No, 2,5 punkta mamy. 2,5 punktu na 6 partii. Więc jakbym zrobił 3,5 na 7, to już by było 50%. Julia ma 2 latka i fioła na punkcie szachów. 2 latka? Niesamowite. To pogadamy za jakieś 2 lata, myślę, tato Julii. Tutaj nie ma co się śpieszyć. Za 2 lata, może nawet za 3. Polecam, żeby w przedszkolu chodziła na zajęcia i się bawiła w grupie, jeśli chodzi o szach. To jest najlepszy chyba rozwój dla dziecka w tym wieku. Mówię tak głównie od 4. No, niektórzy puszczają już na szachy. Niektórzy rodzice puszczają na szachy dzieci w wieku 3 lat, ale to są już takie wyjątki, wyjątki. No, za 3 lata to nie wiem, czy powiedzmy, że zgoda. Będę pamiętał. Charakterystyczny nick tata Juli, więc zapamiętam na pewno. Oby było w drugiej części lepiej.
Skrobek Ryszard. Oj, szpaku, nie. Chyba nie pamiętam. Coś może mi się obiło, ale nie chcę skłamać. To nie był hotel w Kołobrzegu, tylko w Jastrzębiej Górze bodajże, albo we Władysławowie? Dobrze, Kacprze. Szachy to jedyny sport, w którym zdecydowanie lepszy nie zawsze wygrywa. Zdecydowanie. Czyli Magnus nie zawsze wygrałby ze mną w 9 ruchach, jak z Billem Gatesem. Tak, ale ilość ruchów nie jest wyznacznikiem, że ktoś jest super w szachy, bo nawet totalny amator grając debiut szachowy jest w stanie z mistrzem świata ugrać na przykład 20 posunięć, więc to jest całkiem normalne. To od ilości ruchów zależy tylko, gdy przeciwnik robi proste błędy. Ja dogrywam tak partię, to mnie bierze jeszcze większy nerw. No mają kłopotę. Ojej. Starszy pan, jakie partie grane to sam ogień. Aha. No to podziwiam takich ludzi, którzy są, że tak powiem, nestorami szachowymi i grają bardzo ostre partie. To naprawdę szacun wielki. Znam co najmniej dwóch takich panów, którzy starają się mimo podeszłego wieku grać ostro w szachy. To jest naprawdę szacun. Nie wiem, czy ktoś pytał, ale jak ci się podoba gra Janka w tym turnieju, o ile go oglądasz? Ale rzeczywiście, że oglądam wszystkie partie na bieżąco. No cóż, Janek miał kiepski początek, ale myślę, że wczorajszy remis z Caruaną był takim, no, przełomowym, myślę, że momentem. Ten remis był jak wygrana, więc na dzisiaj remisik też taki w miarę zdrowy, pewny, więc słuchajcie, niełatwo się wygrywa na takim etapie, na takim poziomie. Zagrajmy sobie tak. Czy poza szachami spędzasz czas przy komputerze grając jakieś gierki? Nie. W ogóle mnie żadne gierki nie kręcą. Kiedyś grałem w strategię w Settlersów dwójkę, ale tak bardzo, bardzo krótko. Bez poświęcania dużo czasu na takie rzeczy. Wiadomo, to jakaś zajawka, to się pograło dzień, dwa i tyle. Ile ruchów moja najszybsza partia trwała? To jest trudne pytanie. Nie jestem w stanie spamiętać, ale w mniej niż 10 się na pewno wyrobiłem. I to w partii klasycznej. Chociaż ilość ruchów, tak, około, ale powiem wam ciekawostkę. Kiedyś specjalnie liczyłem ilość sekund rozegranych, sekund dokładnie, w partii klasycznej. Grałem partię klasyczną i wygrałem partię. Grałem ze słabszym zawodnikiem, ale starałem się wykonywać ruchy jak najszybciej. Chyba, ojejku, w niecałe 30 sekund chyba udało mi się tę partię zużyć swojego czasu na całą partię. 30 sekund i zwyciężyłem. A przeciwnik tam zużył ponad godzinę, więc mogłem myśleć na jego czasie, to też jest jakiś plus. Tak, zagrajmy. No tak, on tutaj chce wymieniać. Wiecie co? Ja wymienię te hetmany z juniorem do końcówki. Chociaż nie wiem, czy to jest junior. Skoczek C4 będzie stał dobrze, ale zawsze mam tutaj opcję go wygonienia. Tak, zagrajmy najpierw. No też trzeba króla podciągnąć. Tutaj chcę otworzyć. Muszę wybić. Król wybije? Czy pionek? Król. Zagram mimo wszystko tak. Mam plan, żeby tutaj królem zagrać. Przerzucić chociaż ten skoczek mi tutaj krzywdy nie robi. Ha, on może tutaj zagrać. A właśnie. Tu bronimy. Zawsze tutaj mam opcję poświęcenia na B2. Hop. Nawet tak, no spróbujemy tutaj coś poczarować. Skoczek. Aha. No spróbujemy tutaj poświęcić. Nie pozwoli nam na to.
No może być to pozycja nie do przebicia. Tak, spróbujemy zagrać mimo wszystko. Tu się skoczek wbija. Dobra, tak. No tutaj muszę. Tak. Może skoczka gdzieś tam wstawić. Zobaczymy. Wybija. Piona wyprostuje, wtedy nie wybił. Dobra, wejdźmy tutaj wieżą, coś postarajmy się postraszyć. I tyle z tych strachów. Aha, skoczek wchodzi i mi bije wieżę. No pięknie. Okej, wybiję tym i skoczka na e5 wstawię, o ile wybije mi wieżę. Znowu bardzo ryzykownie gram tę partię. Dobra, i teraz pytanie, czy iść tu? To nic nie da, bo wieża f2. Ale z drugiej strony tu będę trzymał. Nie no, trzeba tak grać. Trzeba próbować grać aktywnie. No i tutaj wieża. Chodzi o to, że jak on tu zbije, to ja zbiję tu. Tu pionek wisi. Gdyby nie ten pionek wolny, to by było całkiem bezpiecznie. No właśnie. A tak. No zagram tak. Spróbuję króla teraz przerzucić. Ważne, że jest król blisko. No do góry niech idzie pion. Tu mogę oczywiście odbić, ale to może nic nie dać. Skoczek tutaj jest jednak dobrze ustawiony. No lecimy, muszę oddać pionka. Szachem. Powrót. Jedyna opcja teraz, żeby tu wybić. No tak, muszę bronić. Przycisnął mnie. Niestety mnie przycisnął i jest ciężko w tej sytuacji. Nieco ryzykownie, ale cóż tu innego grać? Ajajaj.
Prawie żadnej kontry nie mam. Masakra. No totalnie przegrana. Czas spadł gościowi. Niezasłużona wygrana, ale jest. Co zrobić? Cześć Ace Masters. Jestem totalnie początkującym szachistą. Jak gram z innymi, to prawie zawsze przegrywam i to mnie frustruje. Warto grywać z komputerem i zwiększać sobie poziom z czasem, czy mimo wszystko próbować gier z ludźmi? Polecam grać z ludźmi. Zdecydowanie. No to już właśnie ci też odpisują. Fajnie, fajnie. Dzięki, że się dzielicie swoimi spostrzeżeniami. Czy jest szansa, że zostaniesz w przyszłości arcymistrzem? Jest szansa, tylko że ja nie zamierzam tego czynić, gdyż to już wiele razy mówiłem, słuchajcie, no potrzeba dużo czasu na to, a gdy ma się rodzinę, no to wiecie jak jest, no ci co mają. To już nie jest to samo. Arcymistrz nie jest mi potrzebny do szczęścia. Szkoda, tam były widły skoczki. Może i były, no słabiej dzisiaj widzę, ale walczymy. No niezasłużony punkt, ale jest. No te wieżówki, no wieżówki niby tak, ale tutaj znowu bez jakości latałem. Wiecie, no jak ja, Jan Krzysztof Duda, tak, no to jest przegrana pozycja, tu wystarczyło pionkiem iść do góry, tam król, wieża i pionek po prostu dochodzi. No to jest element gry, to prawda, Cidku, ale czas dodawany tutaj, kwestia po prostu szybkiej gry w tym momencie. No ale czas to czas, no, no zgadza się, chociaż nie jestem zadowolony z partii. Dzisiaj te partie nie są na najwyższym poziomie. Tydzień temu to tam to się trochę szalało, trzeba przyznać. Najważniejsza jest też w szachach równowaga, taka równa gra. To jest chyba podstawa do sukcesu, żeby grać w szachy równo i w miarę stabilnie. A tutaj tego mi brakuje. Ale to wiecie, to też jest blitz, więc to też trzeba brać na to poprawkę. Title Tuesday są we wtorki o 19, a przez cały dzień człowiek był w pracy, miał różne obowiązki. No nie szukam wymówek, ale mówię po prostu jak jest. I to też nie jest taka sobota, gdzie człowiek jest wyspany i ma czas sobie pograć 2-3 godziny, tak. To każdy element tutaj na pewno ma. Dobra, 3,5 na 7. No walczmy, walczmy. Znowu Nipcowicza tutaj chcą grać, czy Hetmański D5 teraz? Znowu grają D5, co ciekawe. I C5 zostanie C6. No to spróbujmy Botwinika zagrać. Niestety nie będzie. Tutaj Hetman A5. Dobra. Nie będzie Hetmana A5. Okej. Standardowa sytuacja. Wyprowadźmy sobie figurki. A propos wieżówek, to akurat prawda. No, wieżówki są bardzo ciekawymi końcówkami. Trudnymi. Bardzo trudne końcówki. Ale niezwykle interesujące. No, chociażby Akiba Rubinstein grał genialnie te końcówki za swoich czasów. No na nich się też wychowywałem, polecam serdecznie Akiba Rubinsteina sobie poanalizować jego partię, postudiować. No generalnie szachy są spoko, słuchajcie, no są spoko. Frustrują, bo jak się przegrywa to wiadomo, ale szachy są okej, no. Myślę, że szachy nie szkodzą w ogóle. Tylko same plusy można z nich wyciągać. Jedyny minus to poświęcenie czasu na nie. Ale powiedzcie, na co czasu się nie poświęca. Okej, tutaj zagrał. Tu mi chodziło po głowie zagranie. No dobra, tak niech będzie. Taki ruch widziałem. Tam przerzucimy hetmana, coś może się
uda skrobnąć. No dobra. Tu jakieś H6 dostanę, to od razu bije. Nawet się nie czaję. Jakieś F6, wracam, G5, bije na G5. Dobra, słyszał chyba. Prowadźmy wieżę na wolną linię, może coś tu postraszymy. Tata Juli, a powiedz to mojej żonie. Mam to samo, chociaż Magda już troszeczkę zaczęła kumać, o co szachistom chodzi. Pionkiem wybijmy. Para gońców, okej. Okay. No para gońców jest. Trzeba ustabilizować coś tutaj chyba, spokojnie pograć. Tu postraszymy zawsze hetmana poprzez ruch D5. Oczywiście dostanę takie posunięcie, tam jakieś hetmany 4. Tutaj coś się szykuje. Nie, tu się wszystko chyba trzyma. Tutaj wisi. No niech będzie G3. Zawsze królem ucieknę, luft zrobiony. Wymianę mi tu kolega proponuje. Nie, nie zgadzamy się. Jak masz mniej czasu, to hetmanów nie wymienimy, żebyś musiał więcej pomyśleć, mój drogi przeciwniku. Po prostu zagrajmy zdrowe ruchy, podciągnijmy króla, pionek H4, H5 może. To są takie posunięcia, które wykonać raczej trzeba, gdy nie szukamy jakichś tutaj afer. No bronić piona trzeba, wieża C3, no tak, tego się spodziewałem, muszę tak... A F5 jest! Ale podstawiłem. Nie zagrał F5! Zrobiło się gorąco. No pionem nie może zbić raczej. Znaczy może, ale hetman C2 bronię. Goniec tutaj zbił. No bronię, ale po prostu fuks. No ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. No coś trzeba tam do góry puścić. Skoczek E5 jest chyba dobry. E5? Dobra, tak. Tu G6 będzie pewnie. Muszę tak, żeby nie było F5. A, tu skoczek wchodzi. A tu ja zbiję na różnobarwne, będę po prostu cisnął. Chociaż to będzie i tak ciężko. Tutaj. O, proszę ciebie, ja ciebie, jak to mówią. Kurczę, felek. Dobra, mam pewien pomysł. Tak, zagrajmy. On zbije mi gońca. Zagra C2, ja tutaj. Jedyna obrona. I teraz hetman C4 z opcją wymiany. Jak hetman gdzieś tu pójdzie, to ja zbijam pionka. Gdzie on ma bronić? Ktoś mi powie. A król, jak się wymienią hetmany, król pójdzie tędy. No właśnie. On chyba nie ma jak mi przepędzić tego gońca. No chyba nie. W przelocie bić czy nie bić? Chyba bić. Dobra, pionka zdejmę. No tak trzeba jeszcze zagrać. Okej. Okay. No tak muszę, okej. Okay. Tak. Pion więcej w końcówce, ale to chyba jest trudna pozycja do wygrywania. Chociaż nie, no, te dwa pionki jakoś muszą sobie radzić. Aha, tego mi bierze. Nie zwróciłem uwagi, ja biorę tego. Co to za końcówka jest? O kurczę. Tak, gramy. O tak, tu wiążemy gońca. Na pewno to jest dobry ruch. I zasuwam tym. Tak, tutaj. To tym idziemy. Ok, to już była wygrana końcówka. No dobra, 4,5 punkta na 8.
Powoli wracamy do gry. Mamy go, oczywiście, że go mamy. Jest dobrze. Ok, już jestem. Kiedy pierwsza dziesiątka w tym turnieju? Za tydzień. W tym tygodniu, znaczy dzisiaj, teraz to się nie uda. Za tydzień pierwsza dziesiątka. Lubię ten Tight Tuesday, mimo wszystko jak w ciry się dostaje, to też jest spoko, słuchajcie, bo potem to się przekłada na ważniejsze zawody, szczególnie na żywo. Większą pewność siebie człowiek nabywa, chociaż to są tylko blice. Ale to jest ważne, żeby dostawać też, no nie chcę się wyrazić, ale w ciry, tak? No cześć tata, Julii, pozdrawiam serdecznie, dzięki, że byłeś. Ile oczek miałem dzisiaj przed pierwszą rundą? 2570, coś takiego, nie pamiętam. Arcymistrzowski finish, no nie zapeszajmy, oby. Mateo, a czemu ograniczać się do top 10, może top 3 za tydzień? W ogóle wygrać trzeba ten turniej kiedyś. Czy jest ze mną możliwość zagrania? Jasne. Myślę, że któregoś dnia... No słuchajcie, kwestia czasu, po prostu ja mam trochę mało czasu na gry live. No jakaś gra z widzami, no coś zrobimy, słuchajcie. Coś zrobimy, może, no nie wiem, tak sobie teraz myślę, może na WOŚP jakąś akcję, tylko nie wiem, jak to formalnie ogarnąć, na przykład gra z widzami, znaczy, no gra z widzami za wpisowe na WOŚP, coś w tym stylu, wtedy jakieś składki można zbierać, no nie wiem, można pomyśleć, a nawet jeśli to nie wypali, no to na pewno jakoś tam się uda to ogarnąć. Symultana z widzami, chciałem to zrobić, ale nie mogłem zrobić więcej niż 50 desek, więc nie wyszło, no 50 osób bym ogarnął jeszcze na raz. Bo tam nalicza się jakieś są chyba ograniczenia, ale no zobaczymy, słuchajcie. Jest jeszcze chwila czasu. Jakby co, macie sugestie, jakieś pomysły. Ja jestem bardzo wtedy wdzięczny też, jak ktoś mi pomaga zorganizować coś nawet w niewielkim układzie, albo podpowiedzieć jakąś opcję na temat, nie wiem, rozliczeń, przypuśćmy na WOŚP w tym wypadku. To też byłoby fajnie, jak ktoś się na tym zna, bo myślę, że dużo tutaj osób oglądających z Was zna się na różnych ciekawych rzeczach. Można się podzielić. To piszcie do mnie na Facebooku, na Szachusiu, w Messengerze czy maila, jak ktoś chce się tutaj dołożyć do pomocy. No ale coś z WOŚP-em chciałem zrobić, tylko nie wiem, czy się w ogóle się to uda, ale jest opcja. No symultana owszem, ale może gra z widzami, to też jest w sumie ciekawe, no ale i turniej można zrobić, ale to też nie wiem w sumie, jak to ogarnąć, nigdy tego nie robiłem, przyznam się szczerze, tak oficjalnie, więc zobaczymy. W tym wtorkowym turnieju dzisiejszym no, mogą grać osoby, które mają tytuł międzynarodowy mistrz FIDE i wyżej lub CM, czyli taki kandydat na mistrza, można powiedzieć po... Kandydat na mistrza, czyli taki, no CM, to jest w zasadzie to samo, kandydat master. No ja wiem, Kacprze, że ty możesz pomóc zawsze, cieszę się niezmiernie. Więc obgadamy sprawę na pewno na Skype'ie, w razie czego. Może zrobić taką szybką akcję już w niedzielę, coś słuchajcie, zagrać. Podaj adres na krypto na Tron. Przelew dochodzi w 12 sekund i można płacić z całego świata, jak na przykład w UK. Oj, Andrzeju, tutaj troszkę nie rozumiem za bardzo, co do mnie piszesz, o co chodzi z krypto, ale Pulchny będzie wiedział. Na pewno. Jakoś to technicznie myślę, że spróbujemy ogarnąć.
po kilkunastu minutach gry w szachy ciśnienie skacze mi do 160 na 100. No, trzeba sobie zmierzyć, a faktycznie to też jest ciekawa opcja. Żeby tętno na żywo pokazywało. 8 na 8, Aleksander Zubow. Słuchajcie, grałem z tym zawodnikiem i przyznam się, bez bicia zremisowałem bez problemu. Na żywo też widziałem pana Aleksandrowa Zubowa, bardzo silny ukraiński arcymistrz. No, fajnie gra w szachy, ciekawie. Widziałem, pan Szachuś Klub na Liczesie zgłosił się do zawodów World Championship League. Dużo dość mocnych graczy na poziomie 2000 plus. Co sądzicie? Ja się tam zgłosiłem? To ktoś zgłosił, nawet nie wiem, o co chodzi. Przez szachy straciłem klawiaturę. Sorry. O, ale nie jedną myszkę można stracić. Tak, Hikaru dzisiaj gra na pewno. O, rety. Dobrze, żeś monitora nie stracił, bo byłoby nieźle. Ale to tak jest. Ojejku. Słuchajcie, niech ten zły czas minie, to spotkamy się kiedyś na jakimś turnieju szachowym, to też będzie miło. A może z Marianem jakiś turniej na Warmii i Mazurach byśmy zorganizowali taki na żywo, wiecie, kilka dni. Las, jezioro, wiecie, o co chodzi. Fajny klimat, świeże powietrze i do tego szachy, ognisko. Można pomarzyć. Ale wszystko jest możliwe. Marian ma duże zasięgi. Zresztą ja też chyba mam już coraz większe, więc też się bardzo z tego cieszę. Można fajne rzeczy pokombinować, porobić. Dużo jest planów, wiecie, zawsze fajnie, łatwo się mówi, że coś można zorganizować, coś zrobić, fajnie, ekstra, ale trzeba to w końcu zrobić, a nie tylko gadać, nie? No wiadomo, dla dorosłych pyszne napoje, zgadza się, chłodzące. O, i gitara przyjedzie, no i świetnie. No, można się rozmarzyć. Oczywiście, że latem. Tylko latem. Są to ciekawe pomysły. No, ja z Maćkiem zagadam. To z Maćkiem to się znamy, to tam coś spróbujemy. Bliżej może takich cieplejszych miesięcy, może coś tam zobaczymy. Na analizy z Holandii nie kumam, szpaku. W ciągu dnia, niestety, ja na transmisji PZ Szachu nie mam czasu, żeby w tym momencie się pojawić. Poza tym nikt mnie nie zapraszał, ja się wpraszać nie będę. Ja tam świetną chłopaki robią robotę, podziwiam. Po prostu pracuję w tym czasie, więc jest troszkę ciężko. Kocichowski, ale z Wrocławia do Olsztyna jest bardzo blisko. A rzut beretem. Marian ostatnio zrobił aukcję. Tak, wiem, widziałem. Za 200 sobie grał. Fajnie, super sprawa. No, Fidzio, tak, też coś tam widziałem, jeśli chodzi o ten stream. Zgadza się. Zgadza się. Tron to kryptowaluta z małymi opłatami za przelewy i bardzo szybko na przykład Pulchny patrzy, jaki portfel wpłacił i wtedy ta osoba przystępuje do gry. To ułatwi możliwość przystąpienia do licytacji gry z tobą osobą z zagranicy. Ha, rozumiem. Dobrze, Andrzeju. Na PayPalu też jest taka opcja, że jak wysyłasz na przykład darowiznę i wpisujesz, że do znajomego czy kogoś tam, przyjaciela, nie wiem, to też jest chyba bez prowizji, z tego co wiem. Pakreza robi symultane na WOŚP. Ale chyba 3 osoby na 20 się zgłosiło. Może teraz więcej. No, jeszcze jest czas troszkę do tego, do WOŚP-u. Tak, szpaku, ja się orientuję. Oczywiście, że wiem, o co chodzi na PZ Szachu. Tak. Z Wrocławia są, ale do Olsztyna nie masz najgorszych połączeń, gdyż Olsztyn jest Warmią, a nie Mazurami, więc. Ja wiem, kiedyś do Wrocławia jeździliśmy, ale bezpośrednio chyba jeździły. Ja już 100 lat pociągiem nie jeździłem. A zawsze, wiesz, na stopa można przyjechać. Też zawsze atrakcja. Słuchajcie, po 8 rundach jest taka długa przerwa. Czekamy cierpliwie, czekamy.
No ale tam pod Mrągowem, słuchajcie, też na pewno, no pod Olsztynem też jest dużo fajnych ośrodków. To można wybierać i wybierać, ale to wiecie, to musi się sytuacja ustabilizować. Dobra, mamy tutaj mistrzynię międzynarodową, Rosja. Istnieje, szpaku. Okej. Okay. Teraz koniec B4 sobie zagrajmy. A tutaj nie mogę. Bicie na F6, bicie tutaj. Nie no, D4 chyba. Albo czegoś nie ogarnąłem. Tutaj jest fajne bicie, w ogóle wszystko fajnie wchodzi. Za dużo pionków też nie mogę zbić. Zbijmy tu. Jak on zbije, hetman H6 zaplanowałem sobie. Z atakiem tutaj, zrobieniem szybkiej ruszady i o właśnie. No to mimo wszystko hetman H6. I teraz jak uda mi się zrobić ruszadę, a raczej mi się uda, do tego niec E7 musi wrócić po jakimś A3, C3. A właśnie, następem mogę to zbić. Niezbyt mi się chce, nie, zrobimy ruszadę, nie będę zbijał tego pionka. To jest myślę, że mało ważne. Tak, zagrajmy sobie E5, aby trzymać pole H3 gońcem. Grozi goniec G4, grozi też F5, chociaż tutaj jest szach. To co? To chyba tak, nie? Jeszcze jest goniec, skoczek F5 jeszcze jest do zagrania. Ale to co? Hetman? Hetman? Chyba hetman wchodzi. Na H5 i grozi wzięcie. Można stępem wybić najpierw, żeby mieć z głowy. Okej, no muszę tak. To jakiś szach, ale zawsze król H8. No jakoś więcej, to powinno być do ugrania. No też sobie zajdę z jakichkolwiek potencjalnych tutaj szachów. No to tak. Może tutaj na spokojnie. Pilnujemy po prostu tutaj tych niebieskich pól, że tak się wyrażę. Czarnych pól F6, G5, H6. Goniec na B6, wieża D8, F5 może, ale bardziej chyba figury trzeba wprowadzić do gry. Szybciej trzeba to wykonać. Aha, hetman G2 może zaplanować sobie, żeby jakiś skoczek F5 spróbować zagrać. No to może wieża... Zawsze mam hetman F6. Skoczek E4, dobra, to widziałem. To widziałem. No przeciwniczka mnie tutaj, nie chciałbym tak grać, no ale chyba muszę. Skoczek C5 na E6 będzie chciała zagrać. Okej. Może tak. Bezpiecznie. Taki ruch jest do wykonania również w tym momencie. Okej, okay, no to teraz co? To teraz goniec niech w końcu pogra. Tutaj na E3 coś będziemy uderzać. I chyba... Oho. Hop. Tak? Nie, za bardzo nie. Ale tutaj... Chyba mogę zbić. Chyba mogę. Jakiś tam szach grozi niebezpieczny.
No król G2, hetman G1, król F3. No, z opcją na wymianę. Czy król tutaj? Chyba tu nie podstawiam niczego, chyba nie. Co? No skoczek G5, on planuje jeszcze hetman H5 zagrać. No to się lekko przestraszyłem. Powiedzmy tutaj, żeby nie odbiła z szachem, to będziemy szachować teraz. Muszę szachować. O, tutaj wymieniamy. Nieco się uprościła pozycja, ale wygląda dobrze. A trzeba przyznać, zawodniczka. Aha, goniec po prostu bije. Kurczę, co ja gram. Jeszcze się broni. No to nie jest jeszcze jasna sytuacja. Jasne. Cóż to za końcówka jest? A no to teraz to już jest jaśniejsze. No i jeszcze, słuchajcie, tak jak mówiłem, wypuściłby mnie. Blisko było. No okej, okay, 5,5, no to jest okej. Okay. 5,5 jest dobrze. O, takiego nura dać. Okej, okay, dzięki Andrzeju za pomoc. A z kobietami idzie coraz lepiej. Ale tylko wirtualnie. Ojejku. No gra z paniami nigdy nie jest prosta. W ogóle szachistki grają bardzo kreatywnie. One grają bardzo dobrze debiuty szachowe. Solidnie się przygotowują. To trzeba przyznać. I mają bardzo ciekawe pomysły. Nawet na ten temat się Igor Janik wypowiadał. Całkiem poważnie. I to jest prawda. Dlatego też z paniami gra się bardzo trudno. Znaczy, niełatwo, może tak powiem. Niełatwo się gra. No Bobby Fischer mówił to, co mówił. Ja w politykę i w jego wypowiedzi nie chcę się zagłębiać. Słuchajcie, ja podziwiam jego grę i zawsze będę podziwiał. I tyle. Tyle w temacie. No temat Roberta Jamesa Fischera, Bobiego. Wspaniałego szachisty, świętej pamięci, geniusz. Oj, dobrze, jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Wyszliśmy na swoje. 5,5 punkta to już sporo, bo nawet powiedzmy... A, jeszcze dwie rundy są. Dobrze mówię? Jeszcze dwie rundy? Tak, jeszcze dwie rundy, to...
Oj, nie chcę tutaj krakać, ale jakby się udało 6,5 zrobić, to jest szansa nawet na rekord. A 6,5 punkta to jest też bardzo dużo. Chociaż ja tutaj grałem tylko z jednym arcymistrzem, więc dam dużego nura. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie zapeszajmy. Oglądałem ten film Oksiński, oglądałem. Już dawno, dawno. Kto wygrywa arenę? A właśnie. Aleksander Zubow ma 8 na 8. Partie jeszcze trwają, a już się kończą. Aleksander Zubow 9 na 9. O, słuchajcie, mówiliście, czy ktoś zrobi 11 na 11. Jest duża szansa, że to będzie właśnie Aleksander Zubow. Chociaż to nie jest taka prosta sprawa. Przypuszczam, że jakieś tam remisy może wrzucać. No dobra, mamy mistrza międzynarodowego. Słuchajcie, trzeba się skupić. Trzeba grać żywiołowo, zdecydowanie. Dobra, A4. Ła! To jestem zaskoczony, nie wiem jak to się gra. Przepcham to. Chyba skoczek F6 trzeba. Nie jestem pewny jak to się gra. Mnie trochę zaskoczył przeciwnik. Zagram E4. Okej. Hetman A5. Ajajajajajajaj. Nie, źle to wygląda. Źle to wygląda. Tak. Tu zbije, tu zbije. Troszkę wpadłem tutaj w kłopoty debiutowe, niestety. Goniec D2, Hetman D2, goniec D2. Paskudnie to wygląda, niestety. Bardzo paskudnie. Oddaję pionki. Debiut nie wyszedł totalnie. No oddam gońca za cenę tego pionka, żeby go bronić. Pozycja czarnych jest bardzo dobra, ale tutaj wiecie. Wiecie jak to jest. No, ruszadę zrobić trzeba. Ciężkie mnie tutaj czekają katorgi. Skoczek D5 może być nawet teraz zagrane. Hetman B5 wtedy. Jakieś kontry, nie kontry. Jakby się z takiej pozycji udało wyjść, to by był jakiś cud. Myśl, Krzysztof, myśl. Myśl, myśl, myśl. Dobra, Hetman B5. Zaskoczył mnie w debiucie przeciwnik, ja nie wiem co tam grać. A, skoczek F3, tak, masz rację, Czigorinie. What? Znaczy to mógł zrobić i tak już wcześniej. Mój przeciwnik. Ojejku, ile taktyki. O rety. Tutaj to tu mi walnie. Co, bez piona muszę latać, no.
myślę. Pion mniej, na czysto. Jeszcze on ma parę gońców. W ogóle rewelacyjną grę ma przeciwnik. Jakoś szarpnąć tylko tak muszę, żeby otworzyć wieżę. Tak, szach. Dwa gońce na dwa skoczki. Fatalnie. Aj, tu jeszcze wieżę mu dałem wpuścić. No nie można tak grać. Ja wracam. Męczy mnie przeciwnik, męczy strasznie. Nic nie powalczyłem w tej pozycji. Totalnie źle to wygląda. Totalnie źle. Sobie po prostu w miejscu stoi. Czeka na moje błędy. Jakiś szach z odsłony, z nadzieją na cokolwiek. Aha, tutaj wchodzi. No nic nie mogę pograć. Tak, może? O, rety, jeszcze mi tutaj kosi. Piona podstawiłem. Jeszcze tracę. Tracę tutaj. Ajajajajajajaj. No goniec B4. Dobra, nie ma się co wygłupiać. Dałem ciała strasznie. Ach, szkoda, bo miałem ochotę tutaj na te 6,5 i powalczyć w ostatniej rundzie. No dobra, będziemy walczyć mimo wszystko. W ogóle jakie słabe debiut zagrałem. Zaskoczył mnie zwyczajnie. Zapomniałem po prostu jak grać, a przepchanie. No właśnie, skoczek F3 trzeba było tutaj grać. Tak, tak. Teoretycznie normalna gra. W ogóle trzeba było grać może swoje. Jakieś E3. Nawet zbić cokolwiek. No ale chce się kombinować jakoś tak, jakieś ostrą pozycję. No nieistotne. Po zawodach trzeba o tej partii zapomnieć. Może zobaczmy, jak gra Zubow, a chyba już zremisował, coś czuję. Albo przegrał, bo widzę, że ma 9 na 10, to przegrał. W 17 ruchu, a już po partii, więc nie spojrzę. Przepraszam najmocniej. Słowiańsko jest spoko, tylko trzeba zareagować prawidłowo na nią. Ajajaj, no ajajajajajaj, było blisko na, wiecie, no, na odkłucie się takie, kurcze, fajne. Bardzo blisko było. No 5,5, ale te punkty nie są zupełnie zasłużone. No ostatnia runda, tak, no ostatnia runda będzie decydowała o fajnym, a w ogóle sprawdźmy, które ja miejsce zajmuję teraz, chociaż to jeszcze nie jest tak łatwo to zerknąć, bo, znaczy nie jest to tak łatwo sprawdzić, gdyż 5,5 teraz przegrana, jeszcze partie trwają, no ale tak mniej więcej, chociaż nie, to daleko, daleko, ohoho, jakbym wygrał, byłaby pierwsza setka, ale nie wygrałem. Jeszcze Buchholz słaby i tak dalej. Nie, ja jestem za daleko, nawet mi się nie chce sprawdzać. Ojejku.
Nie widziałem niestety na żywo ani Carlsena, ani Hikaru. Nie widziałem niestety. Nie miałem okazji. Ale chciałem się w kwietniu wybrać na Grenkę Open, gdzie właśnie tam się rozgrywają też zawody ścisłej czołówki światowej, między innymi Carlsena. No ale wybuchła nam pandemia, więc nie doszło do skutku. Zobaczymy, czy w tym roku to dojdzie do skutku. No, do kwietnia może coś się zmieni, chociaż wątpię, aczkolwiek wszystko jest możliwe. W góry na narty. Można jechać. Jeszcze tutaj jest partia dwóch arcymistrzów. Wieżówka remisowa. No i remisik. No i czekamy na rundę numer 11. O, Polak, trzeci Polak w turnieju. Witam serdecznie. D4, no to jedziemy. Skoczek F6. Oj, Londyn, Londyn. Aj, zapomniałem, że E4 wchodzi, no. D5 miałem zagrać. Okej. Okay. Dawid Janaszak. Janaszek. Ojejku, przepraszam, jak przekręcam nazwisko. Chociaż ostatnio grałem z Aniszem Gili, też podobny wariant, nawet bardzo podobny. Dostałem dobrą grę. Tylko, że nie nagrałem tego pojedynku, niestety. Anisz Gili mi bił tutaj na E5. Zagrajmy A6. Ruch taki nieco wyczekujący. F4. No okej. Zgrozi bicie na D4, bicie na E4 skoczkiem. W Titlet nie grałem z Aniszem, ale grałem na 3 minuty w innym turnieju. Okej, no teraz tak. O, dzięki Andrzeju. Może w ten sposób tu się przemieścić na D6. Coś w tym stylu, jak się gońcem na G4 uda zagrać. Może tak od razu. Nie, w turnieju streamerów. Na Czescomie była tam akcja. No dobra, tutaj grozi skoczek F5, no to widzę. Spróbujemy tutaj wymienić hetmany. Ojej, skoczek na H5 wchodzi. O, zapomniałem o tym ruchu. W zupełności zapomniałem, ale jeszcze jeden pion to nie tragedia. No niestety, no. Pionek mniej. Król G7, można to jeszcze próbować naprawić, jakoś tam ustabilizować pozycję. Podstawki, podstawki. No jak to nie był Anisz? Jak z Aniszem grałem? Ja mam na czeskomy tą partię.
Żeby na C4 mi nie wskoczył. F6. Tutaj będzie atakował. Chociaż F5 może było ciekawe, ale też nie chcę się rzucać specjalnie. Tutaj taka opcja istnieje. Spróbujemy przerzucić skoczka na B6. O, na C4 można by się fajnie tutaj zagrać. Dobra, idziemy ostro, nie ma na co czekać. Tu się wszystko trzyma. F4 zaraz jakieś. I skoczek na C4 i białe mogą mieć tu chyba, miejmy nadzieję, problemy. Trzeba grać od razu. Szacha dajemy. Tutaj można wybić. Nie wybił. Dobra. Trzeba tego skoczka wziąć. Tak. Idziemy. 4. Nie ma na co czekać. Trzeba grać ostro. Goniec E6 jest niestety. Niestety, bo mi wisi, ten pionek spada. Niestety. Podstawiłem drugiego piona, to już jest ciężko. To już jest bardzo ciężko. Ale pion E7 jakaś, pion E3, jedyna nadzieja na cokolwiek. Grozi nieprzyjemny mat, jeszcze skoczki wchodzą. Tutaj. Ach, ten skoczek zawędrował. Dobra, idę po piona. Tutaj oddać. Uhuhu, ale się porobiło. Może tak. Chyba mam wygraną. Chyba tak, wieża C4 i mata daje. No to trochę szczęścia tutaj miałem w partii. Trochę nawet dużo szczęścia. No to 6,5, no jest spoko. Chociaż nie jestem zadowolony, słuchajcie, z partii. No ale 6,5 to jest w sumie więcej niż tydzień temu, wbrew pozorom. No nieźle. Nieźle. O, dzięki Andrzeju, dzięki serdeczne. To są jakieś punkciki, co to jest? A, okej. Okay. Dzięki serdeczne, dzięki. No dobrze, jest okej. Okay.